Siema, z tej strony Rychu, a dzisiaj będzie test batona dzik. Tutaj jeszcze takie małe przypomnienie, że w Lidlu kosztowało to prawie dychę. Czy się opłacało wydać dychę? Zaraz się przekonamy. Okej, próbuję. Jak dla mnie dobry. Co by tu mówić? Proteinowy baton jak każdy inny proteinowy baton. Ale ogólnie dla mnie nie jest zły. Okej, i tym jakże akcent... Zabiłem gnoja. No i co z tego, że nie będzie się nic działo na odcinku, ale warto było. Zobaczysz już kona. Zlikwidować. To jest niemożliwe! To jest niemożliwe! To jest niemożliwe! Ja nie wiem, gdzie jestem, ale myślę, że ukryłem się przed tym świniakiem. I tym, że akcentem kończę dzisiejszy odcinek z recenzji batona dzik. Mam nadzieję, że wam się spodobał i to było na tyle. Dziękuję za uwagę.